Zaczyna się sezon, idą elektrownie i jest pytanie, co ze sterownikami i ze sterownikami. Wzięli my polskiego producenta i będziemy go przesłuchiwać. O! Witam bardzo. Tak, bo pan Zbyszek robi te sterowniki, 20, kurczę, 25 lat. no i naprawdę... Jeszcze przed panem Arkiem robiłem, ale jak już pana Arka poznałem, zacząłem trochę więcej robić, no i trochę większe moce. Tak, i trochę większe moce, bo to były jedyne sterowniki, które były w stanie znieść 200 amper, nie? No i w tej chwili płyną nam, płyną koledze Marcinowi te 10-kilowatowe. No i że w związku z tym kilka firm się do niego odezwały, to ja postanowiłem porozmawiać z panem Zbyszkiem, na co trzeba zwrócić uwagę przy sterownikach, jak działa sterownik, czemu tak budujemy, czemu nie budujemy inaczej i czemu na przykład on nie robi od razu w chińskim inwerterze w środku. Dobra, bo wszyscy się ciekawią. Panie Zbyszku, co to jest? To jest sterownik 10-kilowatowy, czyli największy, jaki robię. Z tym, że jak trzeba będzie robić 20, to powiększymy radiator, powiększymy ilość części i będzie 20. Także to jest sterownik na 500 V, czyli do wiatraka 360 V, 10-kilowatowego. On ma trzy główne tranzystory połączone równolegle. To są tranzystory 1-kilowatowe, także w sumie 3 kW w tranzystorach. Z wieloletnich doświadczeń, które mam, tranzystory bardzo dobrze się spisują, jeżeli ich moc jest większa niż 1/4, nawet 1/5 mocy wiatraka. Jeżeli są mniejsze, teoretycznie pracują. Nic się nie dzieje, ale po pewnym czasie są awarie. Także tu jak gdyby no, to taka wieloletnia praktyka, że tak powiem, wskazuje na to, żeby dawać tyle, a No nie co dobra, to innego. ja teraz od razu pytam. Dobra. Mówi pan 500 V. 500 V to mówi pan na wyjściu, czy 500 V to 500 jest voltów, maksimum od strony wejścia? 500 voltów od strony wyjścia. Na wejściu jest napięcie AC, czyli 360 voltów. Jeżeli to pomnożymy przez tam pierwiastek, 1,7, tak? tak. Nie, 1,41, no to mniej więcej wychodzi coś około 500 V. Tam spadki napięcia i tak dalej. Większość sterowników, inwerterów ma napięcie właśnie 500 V, więc rzadko kiedy przekraczam to napięcie, chyba że ktoś ma taki wypasiony inwerter na 800, 1000 V, nie? Wtedy można pójść w górę. Tak, zatrzymuje się na 500 V. W czym rzecz? W inwerterach chińskich są kondensatory na 500 V. Kiedyś naprawiałem taki inwerter, ściągnąłem kondensatory oryginalne. Pomierzyłem parametry, bo ja jestem ciekaw, zresztą wielokrotnie czasami w swoich innych urządzeniach przekraczam to napięcie. I się okazało, że te Chińczyki na 500 V tak naprawdę mają takie same parametry jak nasze 450. Ponieważ w inwerterach z fotowoltaiką napięcie 400, znaczy inwerter nie pracuje z większym napięciem niż 450. Na początku tylko jest 500, ale na początku rano, kiedy cokolwiek zaczyna świecić, kiedy włącza się ładowanie od fotoogniw, to nawet jak one mają 10 kW, to na początku produkują 100, 200, 300 W, to tym kondensatorom nie zaszkodzi. A później napięcie zjeżdża na 450 i to wszystko sobie ładnie radzi. Więc no, nie preferuję większego napięcia niż 500 V, chyba że ktoś ma właśnie taki wypasiony To inwerter znaczy, chodzi na panu wysokie o to, napięcie. że jeżeli wejdzie 500 z elektrowni wiatrowej, To to spali wejdzie z dużą z dużą mocą, mocą. a amperaż będzie za duży. No dobra, to teraz jeszcze jedno pytanie. Dlatego, że te elektrownie, które idą, one z całą pewnością po wyprostowaniu tutaj będzie pan miał z całą pewnością 700 dB. Ale to z całą pewnością nie zdąży na pewno zadziałać regulator, tam jest. Zdąży na pewno, dlatego że on ma ustawione napięcie 480 V i sterowanie PWM. Znaczy, tak, PWM. Także już przy 460 V zacznie się obciążenie na grzałce. Tu są dwie grzałki. Jedna grzałka to jest grzałka pracy, która pozwala na to, że inwerter oszukuje, sterownik oszukuje inwerter,
że to nie jest zasilanie przez elektrownię wiatrową, tylko że to jest zasilanie przez fotowoltaikę. Po prostu na początku jest charakterystyka stałoprądowa. I na tych 480 V się kończy. Jeżeli z jakichś tam powodów nie zadziałałyby tranzystory, odpukać, no nie wiem z jakiego, ale powiedzmy, że z jakiegoś, to zadziała druga grzałka hamująca, która jest ustawiona 20 V więcej. Także w życiu gwarantuję, że nie będzie napięcia większego niż 500 V. Napięcie większe niż 500 V wystąpi wtedy, kiedy ktoś nie podłączy grzałek. No ale no nie można elektrowni wiatrowej puścić bez grzałek. Panie Zbyszku, to pan tak mówi, a jakby nasze wieloletnie doświadczenia, moje wieloletnie doświadczenia mówią, że ja miałem klientów, którzy zdejmowali plusową klemę, żeby sąsiadowi pokazać, że elektrownia ładuje i że iskrzy, nie? Więc a dwie grzałki pan mówi. Tak. Jakie to mają być grzałki? Grzałki 10-kilowatowe. Jedna grzałka ma mieć 10 kW, druga grzałka ma mieć 10 kW. I to są grzałki normalne na 230 V, ale podwójne. Czyli podwójna grzałka połączona szeregowo da nam już 4 kW. Tak. I tu trzeba podłączyć po prostu trzy takie pary. Czyli w sumie wyjdzie 12 kW, ale 12 kW wyjdzie przy maksymalnym obciążeniu wiatraka. Ten wiatrak prawdopodobnie 12 kW też da. No da, bo to są duże śmigła. Więc jak mocno zawieje, jakiś deszczyk czy coś, będzie większa moc. Duża moc tutaj nie zaszkodzi, tranzystorom nic się nie stanie, więc jak gdyby lepszy jest lekki zapas. Dobra, to teraz mam do pana jeszcze jedno pytanie. To pytanie, które wszyscy chcą zadać. Tak. Od jak małego woltażu? Czy ten sterownik startuje od 0,5 V? Nie, te sterowniki startują od 250 V. Tu jest zasilacz DC-DC, który zaczyna działać od 250 V, działa do 550 i daje napięcie sterowania 12 V. Także dopiero przy 250 V pojawia się to napięcie 12 V i układ zaczyna cokolwiek robić. Nie ma sensu absolutnie robić układu na niższe napięcie. Kiedyś pan Arek nawet sprowadzał takie wiatraki, które miały szerokie łopaty i pięknie się obracały na mniejszych wiatrach. I one potrafiły dać 300 W na mniejszych wiatrach. Ja no, nawet za to robiłem takie. Potrafiły dać małe moce na dużych wiatrach. Tak, tak, niestety, ale o to chodzi. Tych śmigieł już nie ma. Już dawno, chyba 10 lat temu, wypadły z produkcji. Wyparły je te cieniutkie śmigła, które pięknie się wkręcają, ale dopóki nie złapią swoich obrotów, one nie mają mocy. Co z tego, że on zasuwa, że daje 200 V, taka turbina 360 V, 10 kW, jak ona przy tym naprawdę rozwija 3-4 W, mniej więcej sterowanie tyle zabiera. To tak. Po prostu kompletnie bez sensu. Poza tym wiatrak ma taką bardzo ciekawą charakterystykę, silnika asynchronicznego, tak jak piła z silnikiem asynchronicznym. Ta piła ciężko rusza, 30 sekund musi się rozpędzać, dlatego że sprawność silnika i tak samo sprawność śmigła przy małych obrotach po prostu jest żadna. On musi się wkręcić na 2/3 obrotów, żeby w ogóle załapać sprawność około 50%. Przedtem to jest 10%, 5%. Moment, to ja teraz tylko przerwę. Dla wszystkich, którzy mają wątpliwości, czy to ma sens, bo moja elektrownia rusza i na żadnym wietrze już robi prąd. Tak, ona robi prąd dokładnie tak, jak Hindusi robią w bola wszystkich na YouTubie. Czyli rozpędza się elektrownia, nie? Do jakichś tam obrotów. Po czym ty nie odbierasz energii z wiatru. Ty odbierasz energię z koła zamachowego, jakim są śmigła, energia kinetyczna, hamujesz te śmigła i potem jest to, co właśnie pan Zbyszek mówi, to, z czym mieliśmy problemy z ludźmi, bo kiedyś pan Zbyszek pozwalał, żeby ludzie sobie ustawiali dowolnie nisko w dół ten punkt zadziałania. I co się działo? Startowała ta elektrownia, facet ustawiał sobie, żeby startowała od super niskiego wiatru, no bo co, może nie ruszają się liście, ale elektrownia się kręci, niech daje prąd. Bo elektrownia wystartuje bez obciążenia na bardzo słabym wietrze. Tylko jak my jej włączymy obciążenie,
to ona przez chwilę jeszcze będzie się kręcić, oddając nam prąd z ruchu. I to, co potem pan Zbyszek mówi, że ona potem znowu musi wystartować. I my w ten sposób robimy start, hamowanie, start, hamowanie. Elektrownia schodzi na wiatr, schodzi z wiatru. Kiedyś miałem takiego klienta, który się uparł, żeby mu tak właśnie zrobić. Więc mu zrobiłem, klient nasz pan, bo nie dał się przekonać. No i rzeczywiście ta elektrownia na początku na przykład dawała 5 amper, do zera. I ja mu założyłem licznik i ten licznik chodził z miesiąc czasu. On sobie spisał, potem zrobiłem mu po staremu i się okazało, że po staremu jest 5-6 razy więcej mocy. I to było latem, czyli po prostu przy tych bardzo słabych wiatrach. Po prostu no, nie ma sensu wykorzystywać energii kinetycznej elektrowni, bo ona po zahamowaniu strasznie długo odzyskuje obrot. No to jak samolot, jak stoi na lotnisku, tak, to nie uniesie nic. Musi się rozpędzić do 200 na godzinę, żeby polecieć. I śmigła się zasuwają z pełną mocą, a samolot ledwo rusza. Dokładnie. Dopiero jak się rozpędzi, nabiera mocy. Dokładnie. Także tak to wygląda. I dla wszystkich tych, którzy chcą mniejsze elektrownie i nawet myśleli o tym, żeby brać z Chin sterowniki, to od razu to jest sterownik połowie, dwukilowatowy. Tak, dwukilowatowy sterownik, czyli do tej dwukilowatowej elektrowni. I teraz dla was wszystkich, którzy czasami oglądacie różne dokonania polskich i niekoniecznie polskich producentów. I mówicie, no ale tam jest tak ładnie, na suweczkach są konektorki, te konektorki, są konektorki, jest nawet płytki są porobione do tego, żeby z konektorkami. To ja się już dość wydzierałem, teraz powie pan Zbyszek. Konektor niestety ma tą wadę, że przy 16 amperach zaczyna się grzać. Przy grzaniu się następuje tak zwana takie dodatnie sprzężenie zwrotne. Rośnie temperatura, rośnie oporność. Rośnie temperatura, rośnie moc wydzielana. I w sumie powyżej 16 amper konektorek prędzej czy później się spali. Nie wiem dlaczego stosuję te konektorki, bo to pięknie wygląda, pasie oczy. Natomiast jak ja kupuję specjalne mostki, bo nie wszystkie mostki dają się lutować. Niektóre mają takie konektorki, że nie polutujesz. Tych nie używam. Wsadzam drut miedziany do otworu, dokładnie otwór jest przewidziany pod półtorówkę, dolny otwór pod 2,5. Wsadzam tam w ten otwór co trzeba, przylutowuję i mamy praktycznie bezpośrednie połączenie miedzi. Zalane dużą ilością cyny, to ma tak niską rezystancję, około 10 razy niższa rezystancja niż przy konektorkach. Nigdy mi się nie spaliło coś takiego. Mało tego, przez 25 lat. To jeszcze ja powiem, no bo tak, no myśmy się bawili z panem Zbyszkiem przez długi czas, bo ja naprawdę nie mogłem znaleźć w Chinach sterowników. Mało tego, Chińczycy chcieli kupować sterowniki pana Zbyszka, to tak, żebyś nie kombinował. Dzięki takiemu połączeniu możemy użyć drutu, a nie linki. Czyli mamy pewne również połączenie mechanicznie. No bo wiesz co, jakbyś przylutował linkę, to ona jak by szedł duży prąd, jest niebezpieczeństwo, że pyk spadnie i dwa, że dużo gorzej temperaturowo znoszą, bo też już jakby ja mam parę linkę lat doświadczenia. Poza tym, żeby dobrze zamocować pod złącze, trzeba nałożyć rurkę, czyli mamy mieć rurkę, dopiero złącze. I z linką jest tak niestety, że jeżeli docisk jest zbyt słaby z jakichś tam powodów, linka też niestety zaczyna źle pracować. Jak się jeden drucik przysmali, potem drugi drucik, trzeci drucik i po kolei linka traci swoją, że tak powiem, rezystancję, złącza. I niestety no też kiedyś linki stosowałem. No i z takim bylejakim skutkiem, także no zawsze miałem problemy właśnie tutaj na złączu, że linka mi się, znaczy no nie tak szybko, nie, ale po 10 latach wracały sterowniki, czy po 5 latach i linki były trochę osmalone. Prąd przewodziły, to wszystko działało, ale musiałem wymieniać, bo osmalona linka, taka szczerniała, to już niestety no, nie gwarantuje dłuższej pracy.
Dobra, czyli i jeden, i drugi sterownik działają na zasadzie PWM-u, tak? Tak jest. Czyli jeżeli one zaczynają pracę od 250, tak, tak. Jak mówię, to co nam wtedy wychodzi na zewnątrz? Tu na zewnątrz nic nie wychodzi. To wszystko czeka, aż turbina Dobra, złapie na zewnątrz, wysokie napięcie. Na ten, na jeżeli, inwerter. Jeżeli tu wychodzi? Wejdzie około 300 V, tu się pojawi napięcie stałe, ale PWM. Czyli taka szpileczka malutka się pojawi i ta szpileczka będzie dokładnie dopasowana do mocy, którą rozwija elektrownia. Daje 10 W, tu będzie 10 W. Da 20, tu będzie 20. Da 2 kW, tu będzie 2 kW. Dokładnie obciąża tak, żeby śmigła nie przyhamowały. To jest najgorsza rzecz, zahamowanie śmigła. Dokładnie. To jest to, z czym cały czas tłumaczyłem panom w Elnixie, którzy strasznie chcieli, bo oni zrobili ten swój inwerter, bo to już nie był sterownik, to był inwerter. I strasznie chcieli to podłączać do elektrowni wiatrowych i nigdy im się nie udało. Ani jeden nie poszedł właśnie dlatego, że oni jak durnie dali się wrobić w to, że ludzie będą wpisywali moce. Gdzie wiesz co, krzywą z mocami rysuje w fabryce dział marketingu. Tak. Dział marketingu rysuje to nie na podstawie badań, które na dole są dostępne. To nie jest tak. Tak jak u Jessica na przykład na dole są dostępne badania. Dla dużych dostarcza się wykresy, dla dużych elektrowni tych 100 kW, do każdej sztuki, każda sztuka dostaje wykres. Ale powiedzmy, że dostajesz 2-kilowatową, 5-kilowatową czy 10-kilowatową. To wiesz jak to się dzieje? Wykres to robi się tak, patrzy się jakie wykresy ma konkurencja i się rysuje, żeby mieć trochę lepsze. Ładniej. I już! Żeby się sprzedało. Żeby się sprzedało. A rzeczywisty wykres kompletnie odpada od tego. Tak, czyli jeżeli tutaj wchodzi nam cokolwiek, powiedzmy, tak. Że mówi pan, że od 250, tak. Po wyprostowaniu 250, tak? Tak, czy, tak, po wyprostowaniu. Po wyprostowaniu 250, czyli tutaj powiedzmy nam weszło 180 coś, co mamy tutaj na inwerter? Wtedy? Na inwerter mamy pierwiastek z dwóch więcej, około. Czyli powiedzmy 40% wyższe napięcie DC. DC. Tu wchodzi na inwerter. I jeżeli elektrownia będzie kręciła takie niskie napięcie, a inwerter będzie pozwalał na to, przeważnie pozwala, bo inwertery od 150 V zaczynają pracę. Więc jeżeli nie będzie takiego mieszania wiatru, że tu się zakręci, tam się zakręci, wystarczy, że ten wiatr przez 10-15 sekund będzie równo wiał, elektrownia to zabierze. Mało, jeżeli to będzie dzień, czyli fotoogniwa działają, wówczas od razu to zabierze. Po prostu zabierze to napięcie równolegle z napięciem fotoogniw i będzie działać w ciągu sekundy. I to, co mówiłem o tym stabilizacji wiatru i tak dalej, to się dzieje nocą, kiedy fotoogniw nie ma, kiedy inwerter jest głuchy, wyłączony, no i on musi szczytać parametry. No i wtedy, jeżeli te wiatry będą tak co sekundę się zmieniać, nie szczyta parametrów. Z tym, że jeżeli napięcie podejdzie wyżej, tutaj sterownik zacznie udawać, że tak powiem, fotoogniwo, wówczas inwerter ustawi szybciej w ciągu 30 sekund szczyta parametry i zacznie i wówczas PWM przestaje działać, a zaczyna działać MPPT. Czyli MPPT od strony inwertera ściągnie tutaj każdą moc z wiatraka.